Do zagrywki karnej, reprezentując barwy startu 1954, podejdzie zawodnik numer 28, Maciej Wejerowski. Ja proszę do każdy bić się po głowie dwóch, to jest takie... Jak dwóch? No jeden jest teraz. Rzut karny skutecznie wykonał. Zrobisz to? Kapitan, kurwa, nie powinien tak grać. Może. On nie powinien być kapitanem. Michał Nowakowski. Tu ustawiony przed momentem, oznaczony numerem 31, Marcin Trzaskawka. Maciu! Maciu! Kreda! Telewizja! Jako drugi do zagrywki karnej. Dawaj, Jasiu! Telewizja! Górą bramka. Zastój! Zagrywkę karną wykonuje Dominik Kotulski, numer 6. Oznaczony numerem 10, reprezentant startu Dominik Małecki. Czarny w skoku! No stój! 954, numer 8, Łukasz Kurowski. Dobrze. Numer 24, Korneliusz Nitka. Trzymaj czaski! Co to jest? Gracjan Jarzyński, numer 7. Skończyło się, to jest karne. Mało tego. Gracjan zdobywa bramkę i przedłuża nadzieję, niż to będzie bramkę. Na tym zakończy się seria zagrywek karnych. I jeżeli nie, grać będziemy dalej. Lucia, chodź. Nie, ty już nigdzie nie pójdziesz. Strzelał będzie zawodnik LKS Gąsawa, Jakub Kumeńczuk, numer 21. Trzymaj czaska! Marcin, jedziesz! Pójdzie lewy bar! Nie ma! Obok! Nie czaruj! Powoli, nie tak mocno. Gracjan zdobywa bramkę i daje tym samym zwycięstwo w konkursie zagrywek karnych. Brawa dla obu drużyn. Oglądaliśmy świetne, emocjonujące spotkanie, głównie w trzeciej, czwartej kwarcie. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem remisowym 2-2. Bramki zdobyli dla LKS-u Gąsawa Marcin Strykowski i Mateusz Wiśniewski po jednej, dla startu 1954 Gniezno Dominik Małecki i Maciej Wejerowski. W zagrywkach karnych lepsza okazała się drużyna startu 1954 Gniezno i to właśnie ona zdobyła 2 punkty meczowe. Drużyna startu swój kolejny mecz rozegra 26 września w Poznaniu z tamtejszym AZS-em AWF-em, zaś LKS Gąsawa zmierzy się przed własną publicznością z Grunwaldem Poznań. Ja dziękuję Państwu za wspólny spędzony czas, zapraszam na swe inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.